Antoni Czechow, człowiek w futerale, opowiadanie. Na samiutkim końcu wsi Mironosicze, w stodole Sołtysa Prokopa, zanocowało dwóch zapóźnionych myśliwych. Weterynarz Iwan Iwanowicz i nauczyciel gimnazjalny Burkin. Iwan Iwanowicz nosił dość osobliwe nazwisko czymsza Himalajski, ale że zgoła doń nie pasowało. Więc cała gubernia nazywała go po prostu Iwanem Iwanowiczem. Mieszkał pod miastem, przy stajni zarodowej, a teraz przyjechał na polowanie dla odpoczynku i świeżego powietrza. Burkin zaś każde wakacje gościł u hrabstwa P i był w tej okolicy jak u siebie w domu. Nie spali. Iwan Iwanowicz, wysoki, szczupławy jegomość z długimi wąsami, Siedział na progu i ćmił fajkę. Księżyc go oświecał. Burkin leżał wewnątrz na sianie i nikt by go po ciemku nie zobaczył. Gawędzili po trochu o tem i owem, że na przykład Marta Sołtysowa, Tęga i wcale nie głupia baba przez całe życie nie przestąpiła granic swej wsi, nigdy nie widziała ani miasta, ani kolei żelaznej. A ostatnie lat dziesięć stale spędzała za piecem, zaledwie nocami wychodząc na świat boży. Cóż w tem dziwnego, powiedział Burkin. Masę mamy ludzi, co by chcieli jak rak pustelnik albo ślimak zamknąć się w swojej skorupie. Może to nawet zjawisko atawizmu, powrót do tej epoki, kiedy przodek człowieka nie był jeszcze zwierzęciem towarzyskiem i samotnie pędził żywot w swoim barłogu. A może to tylko jedna z modyfikacji ludzkiego charakteru? Któż to może wiedzieć? Nie jestem przyrodnikiem i co mi tam do tego? To nie moja rzecz. Chcę tylko powiedzieć, że tacy ludzie jak Marta to zjawisko nierzadkie. Po co daleko szukać? Dwa miesiące temu umarł w naszym mieście niejaki Bielikow, nauczyciel języka greckiego, mój kolega. Słyszał pan o nim naturalnie, znany był z tego, że zawsze, choćby w najpiękniejszą pogodę, wychodził w kaloszach i z parasolem i z zasady w palcie zimowym na wacie, a parasol musiał mieć futerale. Zegarek w futerale zamszowym szarym, a gdy wyjmował scyzoryk, aby zatemperować ołówek, to i scyzoryk miał w futeraliku. I twarz, zdawało się, także nosi w futerale gdyż ją wiecznie chował w podniesiony kołnierz od palta, nosił ciemne okulary, koszulkę trykotową, uszy zatykał watą, a wsiadając do doróżki, niezmiennie wydawał dyspozycję podniesienia budy. A słowem ten człowiek okazywał konsekwentne i niezachwianie dążenie do otoczenia się jakąś błąką. Do stworzenia sobie rodzaju futerału, który by go izolował, zabezpieczył od działań zewnętrznych, rzeczywistość drażniła go, straszyła, utrzymywała w ciągłej bojaźni. I być może dlatego, aby umotywować tę swoją bojaźliwość, wiecznie chwalił to, co już było, lub czego nigdy nie było. A języki starożytne, które wykładał, były dlań w istocie rzeczy tak samo kaloszami i parasolem. Dokąd się skrywał od życia realnego. O, jakże dźwięcznym, jakże pięknym jest język grecki, mówił ze słodkim wyrazem twarzy. Następnie przymrużał oczy, podnosił palce i wymawiał Antropos. I myśli swe starał się Bielikow także pochować do futerałów. Dla niego były jasnymi tylko rozporządzenia i artykuły w gazetach, w których cokolwiek zakazywano. Gdy cyrkularz zakazywał uczniom wychodzić po dziewiątej na ulicę, albo gdy artykuł zakazywał miłości cielesnej, to ten fakt był dla niego jasny, zdecydowany. Nie wolno i basta. W akceptacji, przyzwoleniu, odczuwał zawsze jakiś pierwiastek wątpliwy. Coś niedopowiedzianego, niezdrowego. Gdy w mieście zezwolono urządzić teatr amatorski albo czytelnie, lub choćby kawiarnię, to on kiwał głową i cicho rozumował – naturalnie, że to niby ładnie, ale żeby to tylko z tego, co nie wypadło. Wszystko, co naruszało paragraf, odstępowało od reguły, przyprowadzało go do rozpaczy. Znękania, choćby to nic nie miało z nim wspólnego. Jeżeli ktoś z kolegów spóźnił się na nabożeństwo, albo rozeszła się pogłoska o awanturach gimnazjalistów, albo gdy zobaczono damę klasową późno wieczorem z oficerem, to nasz bielikow drżał cały, aby też broń Boże, co z tego nie wypadło. A na konferencjach pedagogicznych po prostu nas gniótł swoją ostrożnością, wahaniem się. I swoimi poglądami futerałowymi. Na przykład na to, że młodzież w gimnazjach żeńskich i męskich źle się prowadzi. Że dokazują w klasach. Ach, żeby to nie doszło do władzy. Ach, żeby to... Ach, żeby... Aby co z tego nie wypadło. A żeby to tak jeszcze z klasy drugiej wypędzić Pietrowa. A z czwartej Jegorowa. To by było bardzo dobrze. I cóż... Swoimi jękami, swoimi ciemnymi okularami na bladej, małej jak tchórza twarzy dusił nas kompletnie. I myśmy ustępowali. Obcinaliśmy za sprawowanie noty Pietrowowowi i Jegorowowi. Pakowaliśmy ich do kozy, a koniec końcem usuwaliśmy ze szkoły i Pietrowa, i Jegorowa. Miał dziwny zwyczaj łażenia po naszych mieszkaniach. Przyjdzie, siądzie... I milczy, i na pozór wypatruje czegoś, posiedzi tak w milczeniu ze dwie godziny i odchodzi. On to nazywał podtrzymywaniem stosunków zażyłości z kolegami. Oczywiście, że dla niego nie było przyjemnością chodzić do nas i siedzieć, ale chodził wytrwale, bo uważał to za obowiązek poczucia koleżeńskiego. My, nauczycielowie, baliśmy go się, a nawet i sam dyrektor. No i pomyśl, pan, nasi nauczycielowie, toć to przecie ludzie myślący, zupełnie porządni, wychowani na turgieniewie i szczedrinie. A pomimo to, ten człowieczek w kaloszach i z parasolem trząsł całym gimnazjum przez piętnaście lat. Ale co gimnazjum, całym miastem. Nasze damy nie urządzały domowych widowisk w soboty, bo się bały, żeby się nie dowiedział. Duchowieństwo krępowało się przy nim jeść mięso i grać w karty. Pod wpływem takich ludzi jak Bielikow, nasze miasto przez przeciąg ostatnich lat dziesięciu zaczęło się wszystkiego obawiać. Obawiano się głośno mówić, listów posyłać, zaznajamiać się, czytać książki, obawiano się wspomagać biedaków, uczyć analfabetów. Iwan Iwanowicz, chcąc coś powiedzieć, zakaszlał, ale z początku zapalił fajkę, popatrzył na księżyc i dopiero potem wyrzekł z rozwagą. Tak, myślący, porządni, czytają Szczedryna i Turgieniewa, rozmaitych tam baklów i innych, a jednak poddawali się, cierpieli. Tak, proszę ja pana, tak to bywa. Bielikow mieszkał w tym samym domu, co i ja, ciągnął dalej Burkin. Na tym samym piętrze, vis a -vis. Częstośmy się spotykali, więc znałem jego stosunki domowe. I tutaj to samo. Szlafrok, szlafmyca, okiennice, siatki, cały systemat różnych ograniczeń, odgraniczeń i zakazów. I ach, żeby tylko co z tego nie wypadło. Jeść z postem niezdrowo, jeść mięso nie wypada, bo powiedzą potem, że Bielikow nie pości, Służącej nie trzymał, bo by może o nim źle sądzili, więc trzymał kucharza Afanasija, starego wygę, kretyna i pijaka. Afanasij przed wiekami służył w wojsku za lokaja, u oficera, i w przybliżeniu umiał cokolwiek spitrasić. Ten Afanasij zazwyczaj stał we drzwiach, ręce w krzyż, i niewyraźnie mruczał. Bardzo już dużo ich dziś mamy. Sypialnie miał bielikow maleńką, jak pudełko, nad łóżkiem, ma się rozumieć, gruba firanka. Spał zawsze starannie zawinięty wraz z głową w kołdrę. Duszno mu było, gorąco, w piecu huczało, wiatr głucho uderzał do drzwi, a z kuchni. Biegły jakieś odgłosy. Straszne odgłosy a Bielikow drżał w kołdrze futerale. Bał się, żeby przypadkiem co nie wypadło, żeby afanasji go nie zarżnął, aby złodziej się nie dostał do pokoju, a potem w nocy śniły mu się przeraźliwe sceny, Rano, idąc do gimnazjum, widziałem go zmęczonego, wybladłego. Widać było, że ludne gimnazjum, dokąd dążył, działa mu wprost na nerwy, męczy, zabija jego istotę i że tej naturze odludnej przykrem jest i to nawet, że musi iść razem z kimkolwiek. Za bardzo już krzyczą u nas w klasach, mówił, jakby się starał usprawiedliwić swe uczucie ciężkości. Do niczego to nie jest podobne. Aby tylko... I ten nauczyciel języka greckiego, ta jaźń w futerale. Niech sobie pan wystawi. O mało się co już raz nie ożenił. Iwan Iwanowicz szybko popatrzył w głąb stodoły. ha nie kpij pan. Nie, tak jest. Chciał się żenić. Choć to dziwne, nieprawda? Przysłano nam nowego nauczyciela do historii i geografii. Niejakiego Kowalenkę, Michała Sawicza, Chochoła. Przyjechał nie sam, bo ze siostrą Basią. Wysoki był chłop, młody, smagły, z olbrzymimi łapami, a z twarzy biło, że na pewno mówi basem. No i w rzeczywistości głos miał jak z beczki. Bu, bu, bu. A ona zaś była już nie młoda, miała koło trzydziestki, ale tak samo wysoka, na okaz zbudowana, brwi czarne, policzki czerwone, słowem nie panna, a marmulada, a do tego dziewucha z rozmachem, śmiała. Cały dzień śpiewała szumki ukraińskie albo się zaśmiewała. Z byle czego wybucha stepowym śmiechem i ciągnie bez końca ha, 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 ha. A potem znów szumka. Pierwszy raz poznaliśmy się oficjalnie z kowalenkami na imieninach u dyrektora. Wśród morderczo poważnych twarzy pedagogów, którzy i na zabawę chodzą z urzędu, patrzymy naraz Afrodyta wyłania się z piany. Idzie w pozie do kozaka, chichocze, śpiewa i przytupuje. Zaśpiewała z uczuciem wiut vi wichri, potem jeszcze romanse, potem jeszcze coś, i wszyscy byli oczarowani. Wszyscy, nawet Bielikow, przysiadł się do niej i ze słodkim. przysiadł się do niej i ze słodkim uśmiechem wyrzekł. Język małorosyjski, swoją delikatnością i przyjemną melodyjnością, przypomina starogrecki. To jej zaimponowało i zaczęła z przekonaniem i uczuciem opowiadać, że w że w hadiaczowskim powiecie ma swój futor, a na futorze mieszka mameczka i oprócz tego rosną tam takie gruszki, takie kawony, takie melony, takie arbuzy, a gotują barszcz z łóżkami i bez uszek. Taki smaczny, taki smaczny, że aż strach. Wszyscyśmy słuchali. Słuchali. I naraz opanowała nas wszystkich jedna i ta sama idea. Jakby to dobrze było ożenić ich, szepnęła mi cichutko dyrektorowa. I wszyscyśmy przypomnieli sobie nie wiadomo dlaczego, że Bielikow właściwie nie jest żonaty. I teraz dopiero spostrzegliśmy, że dotąd każdy abnegował tak ważny drobiazg jego życia. Żeśmy się nigdy nie zastanawiali, jak on się odnosi do kobiet, jak rozwiązuje tak ważny problemat istnienia. Przedtem nie interesowało nas to zgoła. Być może, że nam nigdy i nie mogło przyjść do głowy przypuszczenie, aby człowiek, co wobec każdej aury ciągnie kalosze i parasol, a śpi w futerale, aby ten człowiek mógł kochać. Jemu się już przechyla na piąty krzyżyk, a ona ma ze trzydzieści, rozumowała dalej dyrektorowa. Zdaje mi się, żeby poszła za niego. Czego się, mój Boże, u nas na prowincji nie robi? A ile niepotrzebnego, bezsensownego, a wszystko dlatego, że się znów nie robi tego, co jest potrzebne. No bo i dlaczego nam się nistego tego nizowego zachciało naraz ożenić Bielikowa, którego sobie żonatym nawet wyobrazić nie było podobna. Dyrektorowa, inspektorowa i całe ciało pedagogiczne damskie naraz ożyło, a nawet wypiękniało, jak gdyby ujrzały cel życia. Dyrektorowa bierze w teatrze lożę, patrzymy, a obok niej Basia z wachlarzem jak snop Rozjaśniona, szczęśliwa. Przy niej Bielikow, malutki, skromniutki, skręcony w dziesięcioro, jakby go z domu hakami wyciągnięto. Wyprawiam wieczorek, a damy wprost żądają, abym zaprosił i Bielikowa, i Basię. Słowem, warsztat ruszył. Okazało się, że i Basia była nie od tego. Niewesołe było jej życie u brata. Żyli ze sobą o tyle, o ile się kłócili i wymyślali. Oto scena. Idzie przez ulicę kowaleńko, wysoki, zdrowy jak źrebiec, koszula wyszywana, spod czapki spadają kędziory, pod pachą paczka książek, w drugiej ręce kij, gruby, sękaty. Za nim idzie siostra, także z książkami. Ależ, Michasiu... Tyś tego nie czytał, sprzecza się głośno. Mówię ci, jak mamecz... mówię ci, jak mameczkę kocham, żeś zupełnie nie czytał. A ja ci mówię, żem czytał, wrzeszczy Kowaleńko i wali pałką po kamieniach. Ach, mój Boże, Michasiu, o co ty się złościsz, przecie to spór abstrakcyjny. A ja ci mówię, żem czytał, jeszcze głośniej krzyczy Kowaleńko. A wiadomo, że kto w domu niekonieczny, ten jest balastem. Takie życie sprzykrzyło jej się. Chciała już mieć swój kąt, no i wiek, niech pan weźmie pod uwagę. Nie czas na przebieranie. Trzeba wyjść za kogokolwiek, choćby za profesora języka greckiego. W ogóle w większości naszych panien wszystko jedno, za kogo wyjść, aby tylko wyjść. Dość, że Basia zaczęła znacząco okazywać Bielikowi życzliwość. A Bielikow. Chodził do kowaleńki tak samo jak do nas. Przyjdzie, siedzi i milczy. On milczy, a Basia mu śpiewa Wij od wichri, albo patrzy nań swymi oczyma tęsknymi. Albo patrzy nań swymi oczami tęsknymi, albo naraz wybuchnie: ha ha ha! W sprawach miłosnych, a zwłaszcza w sugestyja gra wielką rolę. Wszyscy, i koledzy, i damy zaczęli przekonywać Bielikowa, że się powinien żenić, że się musi żenić, że nic już innego nie ma w życiu do roboty, jak tylko się ożenić. Wszyscyśmy mu gratulowali, z minami serio kładliśmy mu w uszy rozmaite kpiny, a że do tego wszystkiego basia była dziewczyna. Niczego. Apetyczna córka radcy stanu i miała futor, a co najgłówniejsza była pierwszą kobietą, która względem Bielikowa żywiła uczucie zachęcające. Ergo, Bielikow stracił głowę i zdecydował, że w gruncie rzeczy powinien się ożenić. Trzeba mu było tylko odebrać kalosze i parasol, przemówił Iwan Iwanowicz. Wyobraź pan sobie niepodobna. Nie mogliśmy. Postawił u siebie na stole portret Basi, przychodził co dzień regularnie do mnie, aby powiedzieć kilka zdań o Basi, o życiu rodzinnym i o tym, że małżeństwo jest krokiem poważnym. I o tym, że małżeństwo jest krokiem poważnym. Często bywał u kowaleńków, ale życia nie zmienił na Jotę. Nawet na odwrót. Postanowienie żenienia się podziałało na jakoś chorobliwie: schudł, pobladł i zdawało się jeszcze głębiej wsiąkł w futerał. Barbara Sawówna, podoba mi się, mawiał do mnie z męczeńskim uśmiechem. I ja wiem, że każdy człowiek winien się ożenić, ale wszystko to, widzi pan, stało się tak od razu, trzeba się namyślić. – Cóż tu myśleć? – mówił mu. – Żeń się, pan, i koniec. Nie, małżeństwo – krok ważny. Przede wszystkim trzeba zważyć przyszłe obowiązki, trzeba uzmysłowić sobie odpowiedzialność, bo by potem jeszcze co wypadło… To mnie tak niepokoi, że nic spać nie mogę i przyznam się Panu boję się, oni oboje z bratem mają jakiś dziwny sposób myślenia. Rozumują, wie Pan, jakoś jakoś dziwnie, a i charakter bardzo zamaszysty. Ożenisz się, bratku, a potem jeszcze broń Boże wpadnie się w co niepotrzebnego. I nie oświadczał się, ciągle odkładał ku wielkiej irytacji dyrektorowej i wszystkich naszych pań, ciągle ważył przyszłe obowiązki i uzmysławiał odpowiedzialność, a w chwilach wolnych spacerował z Basią, może myślał, że to w jego sytuacji jest koniecznym i przychodził do mnie, żeby pomówić o życiu rodzinnym, ale koniec końców, podług wszelkiego prawdopodobieństwa, Oświadczyłby się w końcu i przyczynił światu jedno więcej małżeństwo z nudów i purpasierletą, gdyby naraz nie wyniknął kolosaliszer skandal. Trzeba bowiem dodać, że brat Basi, kowaleńko, uczuł od pierwszego dnia poznania szczerą antypatię do bielikowa i nie mógł go znosić. Nie rozumiem, mówił nam, wzruszając ramionami. Nie rozumiem, jak możecie cierpieć taki przeklęty pysk u siebie. Ech, panowie, jak wy tutaj możecie żyć? Atmosfera wasza grubo dusząca, obskurna. Toście wy, pedagodzy? Nauczycielowie? Wyście manekiny, czynowniki. Cała wasza szkoła to nie świątynia nauki, a jakiś zakład tresury życiowej. Zaduch od niej wieje jak z budy policjanta. Nie, braciszki, pożyję z wami jeszcze trochę, a potem jazda. Pojadę do siebie na futor. Będę tam raki łapał i uczył smarkate ocholenta. Wyjadę, a wy tu gnijcie ze swoim Judaszem. Niechaj win łopnie. I śmiał się, śmiał do łez basem albo dyszkantem i pytał się rozkładając ręce. Szo on siedzi u mnie, szo jemu potrzeba? Siedzi i patrzy. Nawet obdarował Bielikowa stosownym przydomkiem – glitaj albo szpałk. No oczywista, że nie kwapiliśmy się informować go, że siostra jego wybiera się wyjść za albo pająka. i gdy raz dyrektorowa dała mu do zrozumienia, że nieźle by było wydać siostrę za takiego solidnego, cieszącego się ogólnym szacunkiem człowieka, jak Bielikow ściągnął brwi i mruknął. Nie moja rzecz. Niechaj sobie wychodzi choćby i za solitera, jeżeli jej to sprawia przyjemność, a ja nie lubię wtrącać nosa tam, gdzie nie trza. Teraz pan słuchaj co dalej. Jakiś hunsfot narysował taką karykaturę. Idzie Bielikow w kaloszach, w spodniach zawiniętych. Pod parasolem, a z nim basia pod rękę, na dole podpis. Zakochany antropos. Wyraz twarzy złapany, <grym>, rozumie pan, zadziwiająco. Artysta pracował zapewne niejedną noc, bo wszyscy nauczycielowie i z męskiego i żeńskiego gimnazjum, profesorowie seminarium, urzędnicy. Wszyscy dostali po jednym egzemplarzu. Dostał i Bielikow. Wywarło to na nim wrażenie dobijające. Było to 1 maja. Wychodzimy razem, bośmy się umówili wszyscy przy niedzieli, razem z uczniami iść za miasto na majówkę piechotą. Mieliśmy się spotkać przy gmachu gimnazjalnym. Idziemy, a on zielony, posępniejszy od chmury. Na świecie to bywają czasem ludzie bardzo niedobrzy. Źli, przemówił, a usta mu drżały. Zrobiło mi go się żal. Idziemy, a tu, naraz, niech sobie pan wyobrazi, pędzi na rowerze Kowaleńko, a za nim Basia. Także na rowerze. Zdrowa, trochę zamorusana, ale wesoła, rozradowana. A my, krzyczy do nas, jedziemy naprzód. Naprawdę pogoda taka śliczna, taka śliczna, że aż strach. I pomknęli. Mój bielikow z zielonego koloru przeszedł do białego i skamieniał. Stanął i patrzy na mnie. Przepraszam pana, ale. mój panie co to właściwie jest? zapytał bo mnie. Bo, może mnie wzrok myli, czyż przyzwoitość pozwala jeździć na rowerze pedagogom gimnazjalnym i kobietom? A cóż w tem nieprzyzwoitego? Niech grzmią na zdrowie! Ale jakże można? krzyknął zadziwiony moim spokojem. I do tego stopnia odebrało mu to humor, że nie chciał iść dalej i powrócił do domu. A na drugi dzień. Przez cały czas zacierał ręce nerwowo i drżał. Widać było po twarzy, że go coś korci. Nawet opuścił zajęcie, co mu się wydarzyło pierwszy raz w życiu i nie jadł obiadu. Nad wieczorem ubrał się w cięższe palto, choć to już ciepło było na dworze, i podążył do kowaleńków. Basi nie było w domu, zastał tylko brata. Niech pan siada, proszę bardzo. Przemówił kowaleńko chłodno i zmarszczył brwi. Twarz miał zaspaną, bo urządzał sobie drzemkę poobiednią i humor miał nie najlepszy. Bielikow posiedział cichutko dziesięć minut i zaczął: Przyszedłem tu do pana, aby ulżyć duszy. Bardzo, bardzo mi ciężko. Jakiś zwolennik paszkwilów narysował w śmiesznej pozie mnie i jeszcze pewną osobę, co nam obu bliska. Uważam sobie za obowiązek zapewnić pana, że to nie ja. Jam tu nic nie winien. Nawet nie dawałem powodu do czegoś podobnego. Na odwrót niezmiennie zachowywałem się tak, jak przystoi człowiekowi przyzwoitemu. Kowaleńko siedział. Patrzył i milczał. Bielikow poczekał trochę i znów ciągnął głosem cichym, smutnym: Jeszcze mam coś panu powiedzieć. Ja już służę dawno. Pan zaczyna karierę, więc uważam sobie za obowiązek, jako starszy kolega, przestrzec pana. Pan jeździ na takim welopedzie. A ta rozrywka nie przystoi wychowawcy młodzieży. A dlaczegoż to tak? Zapytał basem Kowaleńko. A czyż to wymaga jeszcze objaśnienia? Michale Sawiczu, czyż to niezrozumiałe? Jeżeli nauczyciel jedzie na welocypedzie, to co mają robić uczniowie? Chyba tylko chodzić na głowach. A zresztą... Jeżeli to wyraźnie nie jest akceptowane urzędowym cyrkularzem, to nie można. Nieakceptowane i nie można. Przestraszyłem się wczoraj, a gdym zobaczył pańską siostrzyczkę, to mi się w oczach zaćmiło. Kobieta lub panna na welocypedzie to strach. Czego panu właściwie potrzeba? Mnie. Tylko jednego potrzeba uprzedzić pana, Michale Sawiczu. Pan człowiek młody, z przyszłością. Trzeba się prowadzić bardzo, bardzo oględnie, a panu dużo, dużo brak. Pan chodzi w koszuli wyszywanej, ciągle po ulicach z jakimiś książkami. A teraz znów ten welocypet. Dowie się dyrektor, potem się to dostanie do kuratora. I cóż z tego będzie dobrego? Nikomu nic do tego, że ja i siostra jeździmy na rowerze, powiedział Kowaleńko i sponsowiał. A kto się będzie wtrącał do moich spraw domowych i rodzinnych, tego wyślę do wszystkich kroćset sto tysięcy diabłów sobaczych. Bielikow zbladł i wstał. Jeżeli pan mówi do mnie w tym tonie... To ja nie mogę kontynuować, wyrzekł. I bardzo pana proszę, aby pan był łaskaw na przyszłość, nigdy w mojej obecności nie odzywać się w podobny sposób o zwierzchnikach. Pan powinien dla władzy mieć odpowiedniego rodzaju szacunek. Czyż mówiłem co złego o władzy? Zapytał Kowaleńko, patrząc na niego wściekle. Bądź pan łaskaw pozostawić mnie w spokoju. Jestem człowiekiem uczciwym i z takimi panami nie chcę mieć nic do czynienia. Nie lubię Lizusów. Bielikow zaczął się nerwowo kręcić i pakował się szybko w palto z wyrazem przerażenia na twarzy. Przecież to pierwszy raz w życiu słyszał coś równie trywialnego. Pan. Może sobie mówić, co tylko pan uważa za stosowne zaczął znowu w przejściu z przedpokoju na schody. Muszę tylko pana ostrzec. Może być, że ktoś nas podsłuchiwał więc w obawie, aby sens naszej rozmowy nie był przeinaczony i aby co z tego nie wypadło zmuszony jestem treść naszej rozmowy zakomunikować panu dyrektorowi. Zakomunikować? -Jazda! Komunikuj pan! To mówiąc, złapał go za kołnierz z tyłu i pchnął z rozmachem na dół, a Bielikow frunął, grzmiąc po schodach kaloszami. Schody były wysokie, kręte, ale pomimo to upadł na ziemię bez szwanku. Wstał i pomacał nos starannie. Czy aby okulary całe? Ale równocześnie podczas tego. Gdy on płynął po schodach, wchodziła Basia, a z nią dwie panie. A z nią dwie panie. Przystanęły na dole i patrzyły, a dla Bielikowa było to finałem rozpaczy. Przecież z dwojga złego lepiej połamać obie dwie nogi i ręce, a choćby i kark skręcić, a nieżeli stać się pośmiewiskiem. Przecież teraz dowie się i dyrektor, i kurator, i ach, żeby tylko co z tego nie wypadło! Znowu pójdzie nowa karykatura i koniec będzie taki, że każą się podać do dymisji. Gdy się podniósł, Basia go poznała i patrząc na jego twarz śmieszną, pomięte palto, kalosze, nie przypuszczając przyczyny, pomyślała, że sam przewrócił się przypadkowo. Nie mogła się wstrzymać i zachichotała z całego gardła ha, 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 ha. i to ha 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 temperamentowe zapieczętowało wszystko i konkury Bielikowa i jego żywot doczesny <grym> nic już nie słyszał co mówiła Basia nic nie widział po powrocie do domu przede wszystkim usunął jej portret z biurka a następnie położył się do łóżka i więcej już nie wstał. Po trzech dniach przyszedł do mnie Afanasij i zapytał, czyby tak nie można posłać po lekarza, bo z panem coś nie bardzo. Poszedłem do bielikowa, leżał pod kołdrą i kocem, nad nim firanka. Zapytać go o cokolwiek, a on biedak tylko tak albo nie, i więcej ani pary z ust. Leży, a po pokoju krąży Afanasji, grobowy, nachmurzony, wzdycha głęboko, a wódka jedzie od niego jak ze szynku. Po miesiącu Bielikow umarł. Odprowadziliśmy go na pogrzeb wszyscy to jest seminarium i gimnazjum jedno i drugie. Gdy już leżał w trumnie. Nabrał wyrazu jakiegoś łagodnego, przyjemnego, nawet wesołego, jakby go to cieszyło, że raz nareszcie dostał się do takiego futerału, z którego już nigdy nie wyjdzie. Tak, dobiegł do ideału. I jakby dla dogodzenia nieboszczykowi, podczas pogrzebu niebo było ołowiane, padał deszcz, a myśmy wszyscy byli w kaloszach i pod parasolami. Basia, Także była na pogrzebie, a gdy trumnę wpuszczali do dołu, zapłakała. Zauważyłem, że chochołki albo płaczą, albo chichoczą pośrednich nastrojów nie używają. Przyznam się otwarcie, że to wielka przyjemność grzebać takich ludzi jak Bielikow. Po powrocie z cmentarza wszyscy mieli miny skromne, postne, z niczyjego oka nie wyrywało się uczucie przyjemności. To samo uczucie, które się przeżywało kiedyś, bardzo dawno, w chwilach dzieciństwa, jeszcze, gdy starsi wyjechali z domu, a człowiek bez kontroli biegał po ogrodzie jedną godzinę, drugą, oddychając wolnością. Ach, ta wolność, ta wolność. Nawet samo napomknienie o niej, cień możliwości skrzydłem ducha darzy, nieprawda? Z cmentarza powróciliśmy w dobrych humorach, a potem potem przeszedł tydzień, nie więcej i powlokło się życie, takie same, jak i przedtem takie same, surowe, męczące, bezsensowne życie niezakazane cyrkularzem, ale też i niezaakceptowane w zupełności. Ani na jotę się nie polepszyło. W samej rzeczy, Bielikowa już żeśmy pochowali, ale ile to jeszcze takich ludzi z futerałów zostało, ile ich jeszcze będzie? O, właśnie, powiedział Iwan Iwanowicz i pociągnął swojeczki. Nauczyciel wyszedł ze stodoły na zewnątrz. Był to człowiek niewysoki, gruby, zupełnie łysy, broda czarna spadała mu po pas. Za nim wyskoczyły dwa psy. A, księżyc, co za księżyc! powiedział, patrząc do góry. Północ już przeszła. Na prawo widać było całą wieś. Długa ulica ciągnęła się na jakie pięć wiorst. Wszystko utuliło się w cichy sen głęboki. Ani ruchu, ni dźwięku. Nawet trudno uwierzyć, że w naturze może być tak cicho. Gdy się w miesięczną noc zobaczy szeroką ulicę wioskową z chałupami, brodłami, uśnionymi wierzbami, spokój ogarnia naszą duszę. W cieniu nocy chowa się ta biedna dusza od znojów, zmartwień i bólów, a taka łagodna, smutna i piękna jest wtedy, że i gwiazdy patrzą na nią łaskawie i życzliwie, i zdaje się, że nie ma już zła na świecie, że wszystko już dobre. Na lewo zaczynało się pole. Widać je było daleko. He, nasz po horyzont, zalane światłem księżyca, cichutkie, całe, bez ruchu, bez dźwięku. To, to właśnie, powtórzył Iwan Iwanowicz. A czyż, proszę ja pana, nasze życie w mieście, w ciasnocie i zaduchu, Nasze bazgranie niepotrzebnych papierów, nasz wind. Czy to nie futerał? A nasze obcowanie wśród nicponiów, próżniaków, głupich, pustych kobiet. Gadanie i wysłuchiwanie banialuków. Czy to nie futerał, proszę ja pana? Jeżeli pan chce, to panu opowiem historię zajmującą. Nie, już czas spać, odpowiedział Burkin. Do jutra. Poszli obaj do stodoły i położyli się na sianie. I obaj już dobrze się pookrywali. Zdrzemnęli sobie nawet trochę, gdy naraz usłyszeli ciche kroki. Stup, stup. Ktoś chodził niedaleko od stodoły. Przejdzie kilka kroków, stanie, a po minucie znów. Stup, stup. Psy warknęły. To Marta łazi, zamruczał Burkin. Kroki ucichły. Widzieć i słuchać jak kłamią, przemówił Iwan Iwanowicz, przewracając się na drugi bok. I jeszcze cię nazywają durniem za to, że znosisz obrazy, poniżenia, że cierpisz to kłamstwo. Nie śmiesz, proszę ja pana, otwarcie przejść na stronę ludzi uczciwych, wolnych i sam łżesz. Uśmiechasz się, a wszystko dla kawałka chleba, dla ciepłego kąta, dla rangi diabła wartej. Nie, dłużej tak żyć niepodobieństwo. No, to już inna opera, Iwanie Iwanowiczu, powiedział nauczyciel. Śpijmy. Przeszło dziesięć minut, Burkin spał. A Iwan Iwanowicz wciąż się przewracał z boku na bok i wzdychał. A potem wstał. Znów wyszedł, siadł na progu i zaćmił fajeczkę.